Cześć! Zapraszam na trening ze mną, czyli z Katrin Majkrzakiem. Hello! Chcecie zobaczyć, jak nam idzie w konkurencji basenowej. Nie powiemy, kto wygrał, kto przegrał, ale ja płynęłam na plecach, a on płynął tyłem. Nie no, nogami do przodu. Zapraszamy na ten odcinek. Były równe szanse po prostu, tak? Tak ja wyglądam. Widać, nie? Że ADHD. No, ale nie, bo tak widzisz, on tak patrzy, jak on jeździ sobie. Coś tam powiedz? Czekaj, powiedz zaraz coś. Cześć. Siemano. Dzień dobry, no to jest raper przyszły. Widziałam odszedłeś. Słuchaj, opowiadaj. Jesteśmy na termach i co tam? Słuchaj, no to jest basen, w którym trenuję na co dzień. Tutaj właściwie, jeśli nie wyjeżdżamy, to spędzamy najwięcej czasu. Aż 4 godziny na dobę, tak blisko mieszkasz. No nie, no aż tak dużo to nie, no ale no tak około 2 godzinek na każdy trening. Treningów mamy zazwyczaj 2 dziennie. Do tego dochodzi jeszcze jakiś trening, wiadomo, wspomagający, siłownia czy tutaj na salce, ale no to jest, powiedzmy, dodatkowo. Większość roboty robimy w wodzie i to właśnie na tym obiekcie. Dobra, a teraz to jest już przedzielony teraz basen, a ty pływasz na całej długości, czy właśnie na tej połówce? Wiesz, to zależy. Teraz mamy akurat przesunięty pomost na połowę, czyli basen jest podzielony na 2 25, tak zwany krótki basen. Nasz często interesuje. Czekaj, tutaj są najważniejsze osoby. Dzień dobry. Się wstydzą. Się wstydzą. Nie wstydzić. No my często, jak przygotowujemy się do igrzysk, to chcemy pływać na 50, no, ponieważ to jest olimpijski basen. Dokładnie. Wiem, że nie zawsze to jest możliwe tutaj do zrobienia, ale no gdzieś tam jakieś są starania i działamy tak, żeby jak najwięcej tej 50 było. Czasami mówię, musimy wyjechać na jakieś zgrupowanie, na jakiś obóz. No, ale... Masz tam Teneryfkę, czy tam jakieś inne. No różnie to bywa, ale czasami jest to Ostrowiec Świętokrzyski albo Łódź, także tak, mniej ciekawe niż Teneryfka, ale jest okej. Okay. Na takim basenie też można zrobić trening, więc mamy tutaj ogólnie dobre warunki, więc jest fajnie. Nie? Czyli co, tam masz szatnię, a tutaj gdzieś pewnie zostawiasz swoje rzeczy? Szatnię mamy normalnie tak ogólnie, tak jak wchodziliśmy tutaj, jak wszyscy, no. A robotę robimy. No i teraz ta... Rozpoznawalne, bo tu przed chwilą młody tam oczy jak gwiazdki zobaczył Ciebie, jak często gdzieś tam w szatni, o Jezu, to Ty? Wiesz co, no zdarza się, że właśnie młodzi pływacy gdzieś tam przychodzą, nie? Tak, i zobaczą, mówią, o, to jest ten gościu, który tam wygrywa, no. Coś, nie, super. Nie, to jest bardzo miłe. Ja, no, on wiesz, się prawie przewrócił. Ja jestem też taką osobą, że nie zlewam takich osób, tylko zawsze tą piątkę przybiję, gdzieś tam, nie, jakieś zdjęcie ktoś chce, to zrobię sobie to zdjęcie, bo... Uważam, że to jest fajny też potem zaszczyt taki motywacyjny może częściowo. Jestem otwartą osobą, także nie mam z tym najmniejszego problemu. To wiemy. Dobra, a co masz w tym woru? Worku? To jest sprzęt treningowy. Płetwy, deska, dobra, baniaczek. Dawaj. Zaraz będziemy pokazywać, bo wejdę do wody, to... Dawaj. To wiesz, to będziemy używać. Dawaj. Co, idziemy? Lokowanie produktu. Znaczy bez, nie? Lidl. Jest Lotosik, najlepsze stacje, wyjeżdża się na wakacje, tankujemy na Lotosie, hot dogi za złoty męczkę, czy coś tam za grosik. Nie myślałeś o kukurydzy, żeby sprzedawać na plaży? Kukurydza. Lotosik, hot dogi. Kurki, drożdżówki, jak godzinki nie wystarczą. Nie, ale ogólnie jesteś ty? Też było coś, że się przewijaliśmy. Jakiś taki spot, czy to z zawodu było, czy coś takiego. Czy to oglądacie telewizor, jak pływacie? Filmy są włączyć. Nie, bo ciągle te same reklamy, nie? Już wiesz. A ja z drugiej strony też kraulem płynę, więc nie widzisz. Dopiero jak na plecy się odwrócisz, to widać. Nie? Dobra, wchodzę. A wiesz, jaki jest teraz fajny plusik, jak ta woda jest taka chłodniutka. No. Tylko ty się możesz tutaj ochłodzić ładnie. Dobra. Dawaj. Adios. Adios, muchachos. No i popłynął. No i popłynął. Dobra, płetwy wchodzą. Powiedz mi, a jeśli chodzi o rozgrzewkę, no to ile tak długości mniej więcej zawsze przygotowujesz? No, w zależności od treningu, czy? W zależności od treningu oczywiście tak, ale zazwyczaj to jest takie 1000 metrów, to myślę minimum, żeby się tak wdrożyć. Mhm. I no potem zaczyna się jakaś tam już taka bardziej główna część treningu. No, ale no musimy trochę popływać, żeby się tak... No chyba, że dobrze jesteś rozgrzany na lądzie. To też jest zupełnie inny temat,
Ale nie biegacie chyba, czy... Biegać? Nie, no, nie. Coś? Nie, tylko woda głównie. Raczej nie. Mówię tutaj o rozgrzewce jakiejś takiej na lądzie, czy jakieś inne takie ćwiczonka na powierzchni. No. No, ale jeśli wchodzimy sobie tak, jak z partyzanta do wody, no to trochę trzeba popływać, żeby to faktycznie wszystko tam się dobrze pododrzewało. No, i dlatego też płetewki wchodzą. Płetewki. Że masz wolną piętę. No. I normalne płetwy są raczej takie długie i tak, tego. Tak, a tak. Te nasze, to jest taki widzisz model, żeby nie było aż tak długiej tej płetwy. No to ciężko później na zawrotach chyba, nie? Nie, to chodzi tam trochę o tą, żeby jak najbardziej zbliżyć ten ruch stopy do tego, jaki jest faktycznie bez płetw. Bo ta długa płetwa to trochę się tak za tobą ciągnie tak, i to tak, już tak, jest tak, trochę tak. Inna praca, nie? No. Różne płetwy, różne zastosowania. No, a my najczęściej w tych śmigamy. Właśnie to jest ten moment, kiedy cieszę się, że mnie chlapie. Cześć, dzisiaj zaczynamy dzień w challenge. Kolejne wyzwania przede mną. Tym razem odpowiem na challenge Gosi Król, która ze swoim portalem wymyśliła akcję brzuszków w wiosiarstwie. 21 brzuszków w jak najlepszym czasie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Lecę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Świata w brzuszkach wioślarskich do sprawy. Słuchaj. To jest dzisiaj do poprawy, co? Oszukiwałeś. Ale ja, wiesz, bo ja próbowałem normalnie, no. Ale ja po 10 gubiłem koordynację w ogóle. No ja wiem, no chociaż 10 jestem dobra, słuchaj. Więc nie wiem, za to ominąć. Ale wiesz, też mają ten, ale to było super. O, daję radę i tak no. Się zaciął. Nie, bo nabrałem kilka podejść, nie? Że nie no. Było, że zlekceważyłem na start. Dobrze. Powiedz mi, tak 20 lat już za tobą, nie nudzi ci się to? Pływanka? Ciągle to samo, wiesz. Ściana. Aha, wiesz co? Właśnie wielu sportowców to ciekawi, nie? Że no. To jest tak monotonny sport, w ogóle masakra dla ciebie no. I tak dalej. Że tam bieganie czy kolarstwo, że się zmienia krajobraz, że w ogóle... Tak, ale my to mamy to takie, wiesz, stabilne warunki. To jest komfort, jeśli chodzi o taką pracę stricte treningową, nie? Mhm. Ale ja trochę inaczej do tego podchodzę, bo mamy no różne zadania, różne tempo, różne style, różne dystanse, więc można tym naprawdę manewrować, jak się dobrze skupić. Trening do treningu nie jest taki sam. No, to swoją drogą, ale jak się wdrożę w takie zadanko, gdzie muszę wszystkiego pilnować, bo my z tego zegara tutaj korzystamy, taki dziwny z czterema wskazówkami. Wiem. I wiesz, pilnując tempo, płynąc jakieś tam różne zadania, to jakby jak się to tak wiesz, mocno zagłębię, staram się skupić na tym, no to trening mi mija tak, nie? A druga sprawa, że kurde, jak się zanurzasz pod tą powierzchnią wody, to wchodzisz w inny świat, nie? Też można sobie przemyśleć niektóre rzeczy. Jest to naprawdę takie... no, takie wygłuszenie, bo to nie jest to samo, co sobie usiądziesz na pieńku i będziesz sobie myśleć też. Tylko, no mówię, wchodząc tam jesteś taki, wiesz, wygłuszony i ta woda ma coś w sobie takiego, że przyciąga. Nie wiem, ja tak akurat byłem prowadzony, że nie mam takiego tego wodostrętu jeszcze, że no wiadomo tam, teraz może tutaj, wiesz, sobie pływamy tak pół rekreacyjnie, pół żeby coś tam zrobić, ale no normalny trening, no to czasami jest tam, jak pływamy, nie wiem, 5, 7 czy nawet 10 km się zdarzało na jednym treningu, bo to taki trening trwa 3 godziny, nie, to faktycznie pływasz, ale jak jest się tak nastawiony, zmotywowany do tego, żeby zrobić tą robotę, wiesz, teraz jest czas, żeby pływać jakieś tam takie dłuższe treningi. No to jesteś na to przygotowana, tak? Przygotowany i podchodzę do tego po prostu, no trzeba to zrobić, jest taki zamysł trenera, no i się z tym zmierzamy, ja się wiesz, ja w to, na to się zgodziłem sam, to jest mój wybór, nikt mi tego nie każe, no i dlatego jest fajnie, cały czas się tym jaram. Prawidłowa tam. Odpowiedź, piątka. No. Siwałam, wiesz, zadowolona, pani. Nie, już ile można pływać. Nie, no ile można pływać, no. To jest myślę dosyć taka indywidualna sprawa. To jest ciężkie, nie? Jak ja pamiętam dziewczyny z internatu, piąta rano,
one codziennie wstawały, żeby szybko na wansę na wodę. Tak. No to jest z tego na początku czasu ciężkie, nie masz jeszcze obowiązki. Jasne, tak. No i ja mówię ci, że moje przygotowania były tak, jakby wszystkie treningi, jakie miałem, tak były prowadzone, że ani nie miałem nigdy jakichś takich ekstremalnie wczesnych godzin wstawania, czy był trening na 5.30, coś w ten deseń, czy 6.00. Tylko zawsze to była tam 6.50, 7.00, 8.00. Nie ekstremalnie, ale więc normalnie. Jest tak w miarę normalnie, no wiesz, część ludzi tak wstaje do pracy czy coś. Miałem jeden taki może epizod, dobra, jak byłem w tym wojsku, to wtedy na tym szkoleniu, to było takie no, na przetrwanie te tam 4 miesiące, że przed zajęciami tymi ze szkolenia wojskowego po prostu musiałem zrobić trening. No i, ale miałem tam na szczęście takiego mojego dobrego przyjaciela, więc się nawzajem motywowaliśmy, dobra, dawaj stary, lecimy, tam nie było trenera. Nie mieliśmy takiej możliwości jak tu, tylko musieliśmy sobie radzić po prostu sami, bo gdzieś tam pomiar czasu, czy wiesz, od naszego trenera dostawaliśmy trening napisany na kartce, ale to było trzeba zrealizować samodzielnie. I bardzo ograniczony czas, bo jak się tam już, nie wiem, 10-15 minut, powiedzmy, byśmy przedłużyli wejście do wody, zagadali się, czy o tej, bo tam stawaliśmy czwarta, chyba 40, 5.30 musieliśmy już wskakiwać do wody, bo byśmy nie wyrobili się z realizacją tego treningu, który i tak nie był jakiś długi. Bo to tam było chyba z godzinę 20 mieliśmy na pływanie. O, tak wyliczone, żeby potem się przebrać i tam na tą stołówkę dołączać do grupy, tak, że wszystko było powyliczane. No, jak ale w normalnym niestety życiu, nie? Wiesz, tak. W ogóle, nie? Więc nie da się połączyć tego. No, jeśli chodzi o trening i jakieś tam pracę, tak? O tym tak, mówisz? Tak. Wiesz co, no, na takim waszym poziomie to na razie nie ma szans. Jeśli miałem pracować gdzieś tam na etacie czy coś takiego, to nie ma szans. Jakiś mam taki pomysł, żeby tam po igrzyskach gdzieś tam już wdrażać się tak połowicznie, jakiś ze swoim jakimś tematem biznesowym wchodzić. Po medalu to ty możesz wszystko, wiesz. No. Jak będzie medal, to możesz już sobie, wiesz. Drzwi otwarte, nie? Także to jest fajne. No i zobaczymy, jak to wszystko się włoży, ale jakiś tam plan taki trochę na dłuższą metę mam. Nie musi zdradzać, nie musi zdradzać. Niech to będzie słodko, daje mi co. Idź już pływać, idź już pływać. Piłkę ci daj. Płynie dzik. Startowy, prezentacja. Podejście pierwsze, uciesz się. Fryzura jest najważniejsza w klubie startowym. Nieważne, czy masz czepek, czy nie, płot musi być ładna fryzura. Żartuję oczywiście. Dobra. To my skakałem w sumie, wiesz? Ale dobra, powinienem się nie oduchać. Nie jakby, tylko stoisz już na tym słupku. Dobra. Okularkami bez. Tak i tak dobrze, proszę bardzo. Dobra, opowiada mi tylko jeszcze o technice skoku. Technice mój palec, skoku. Uwaga. Chcesz jak najdalej tam skoczyć, czy jak? No, musielibyśmy trochę pogadać, ale co? Skok też ewoluuje, to jakby teraz się zmienia, są nowe trendy tutaj, żeby ta noga z przodu była prosta. Ale to w sumie chyba bardziej bym zanudzał, albo już trafiałbym do ludzi, którzy są tym bardzo mocno zainteresowani. Tak, like. Ale to nie, zrobimy warsztaty. Kiedyś zrobię warsztaty i zapraszam, będziemy skakać. Co mogę powiedzieć o moim skoku? Kiedyś miałem taki bardzo charakterystyczny, gdzie podkurczałem nogi i w locie. Widzę, on się rusza! W locie byłem taką, wiesz, kulką, nie? I w ostatnim momencie się prostowałem. I to był taki, nie żebym to jakoś więcej planował, tylko tak po prostu wychodziło. No a teraz już ten skok mi się trochę wyprostował, już jestem normalny. Chociaż chyba nie. To nie. To się nie zmienia. Dobra, pokazuj. Pokazuj. Okej. Okay. Mi się to podoba, takie długie nogi, nie? Słucham? Takie długie nogi się robią. Tak, no. Gotowa? To ty, dawaj. Przyleciający tygrys. Tam terem, tym terem, tym. A masz jakiś swój ulubiony tor, czy nie? Też w sumie nie. No, nawet nie chodzi tutaj,
A bo dobra, pytanie najpierw pierwsze, czy lubisz na skrajnych czy na środkowych? Wiadomo, że tam środkowe to są najlepsze, wiesz, nie? Ale... No dokładnie, to tam na zawodach to ma o tyle znaczenie, że właśnie czwórkę, piątkę zajmują liderzy. No i gdzieś wiesz, że ta stawka taka najmocniejsza jest w środku. Pozwala ci to też tam czasami coś skontrolować, zobaczyć tego przeciwnika tak, na tych bocznych torach. Na tych torach obok są się obok, ale nie wiem, na przykład płynąc na czwórce, piątce już raczej gościa na tu 0-1 nie zobaczę, nie? No. Więc to jest takie, dużo się też dzieje w tej wodzie, nie ma też za dużo czasu, żeby się tam więcej oglądać, bo to jest, ten wyścig jest dosyć zaplanowany. No to 20-40 sekund, więc wie. No, nie ma czasu, no. Dokładnie, więc to są dosyć tam szybkie wyścigi. Czy jakiś ulubiony? Nie ma, wiesz co, na różnych torach się startuje, nie ma to dla mnie jakiegoś super dużego znaczenia. No i częściej w sumie, gdzie my trenujemy? Nawet nie ma, tak? To zależy, jak nas tam gdzieś w tym grafiku ustawią. I tak sobie, nie ma znaczenia. A jeśli chodzi o świat? Na igrzyskach na przykład płynę na skrajnym torze i na zawodach jest to o tyle może być uciążliwe, że ja oddycham cały czas na jedną stronę, na prawą. I teraz, jak płynąłem 200 metrów, to załóżmy pierwszy basen, patrzyłem na trybunę, nie widziałem zawodników i dopiero na drugim widziałem zawodników. Rozumiem. Na trzecim znowu tam... Nie widziałeś? No, machali, a na czwartym już był finisz, więc akurat miałem tą lepszą wersję, bo lubię na finiszu właśnie mieć tych rywali, czy tego głównego rywala po prawej stronie, wtedy już widzę... Nigdy o tym nie myślałam, szczerze, wiesz, no bo może nie pływałam tak zawodowo, ale faktycznie, nie, że tam ten skrajny wtedy ma finisz i nie wie, co się dzieje. No. Wiesz, no jeden na przykład zmotywuje go to, bo zobaczy, tak, że tamtego, a drugi może się na przykład zdenerwować i zacznie tam jakieś dziwne ruchy robić i to nie będzie za dobre, nie? Więc różnie to bywa. Dobra, a na świecie? Jakiś basen, który tak wiesz... Najfajniejszy? Tak. Ho, co by tutaj... Termy maltańskie. Termy maltańskie, czy się? Nie, wiesz co, no byliśmy na jakichś takich basenach, które po prostu miały taką super aurę, no gdzieś tam na przykład na Teneryfie, tak jak już gdzieś tam wspomnieliśmy. No to jest, wiesz, taka przyjemność tam pływania pod jeszcze gołym niebem, tam zawsze super pogoda, góry jakieś, wiesz, czasami super tam widoczki, palmy tam obok, no jest mega no klimatycznie. Te trybuny tam są takie pełne, taka wrzawa, nie, i w ogóle to takie wyjście. Nie, bo to jest taki typowo basen treningowy. Treningowy. Ale na taki, jeśli chodzi o startowy, to kurczę, gdzie to był najlepszy basen? Nie wiem, czy nie w Budapeszcie, wiesz? W Budapeszcie albo na igrzyskach właśnie w Londynie. To były dostawione tak wysoko trybuny, że jak po zawodach tam wdrapaliśmy się z kolegą, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to dosłownie basen jak pudełko zapałek, nie? Wyglądał maleńki. Jak tutaj ludzie chyba z lornetkami, nie? Oni nie widzą, kto płynie, tylko widzą takie czepki, wiesz? Nie, bo to chodzi już właśnie o tą atmosferę, że tam wiesz, wszystko tam się trzęsie, huczy, jest po prostu mega klimat. No i to jest ekstra, nie? Więc tam na pewno było super, na Budapeszcie, to były Mistrzostwa Świata, no to tam Węgrzy się też postarali, akurat na zawody też moi rodzice przyjechali, to mówią, że no to było coś ekstra, strefa dla kibiców, cała taka, wiesz, zrobiona, jakieś tam ogródki, że można było coś zjeść i tam się działo takie show, tak fajne, dokładnie tak. A jak już jesteśmy przy show, no to z kolei wszystkie zawody z tego cyklu ISL, czyli tej takiej ligi bardziej komercyjnej, to jest w sumie nowy twór, bo dopiero pierwsza edycja była, tam miałem przyjemność też startować. Kurde, no to tam też jest ekstra sprawa, no wszystko jest tak zrobione na właśnie na widowisko, tam jest też taki krótki basen jak tutaj. Nie, żeby te wyścigi właśnie były jak najszybsze, jak najbardziej widowiskowe. I tam mamy taką zasadę, że na dany dzień dana drużyna ma przydzielone dwa tory. I nie ma zastanawiania się, gdzie tam kto będzie płynął, tylko załóżmy ekipa z Londynu płynie na 1-2, my płyniemy na 3-4, no i tam dalsze są te tory przydzielone. I wszyscy na tych dwóch torach płyną, więc zawsze wiadomo, gdzie ta dana drużyna startuje. Więc to też jest takie wygodne dosyć, nie? Bo nie musisz tam odnajdować, gdzie ten mój zawodnik tam w tych czepku, czasem może go nie poznać czy coś. A tu jest jasna sprawa. Mi się na pewno podoba to wasze wejście, wiesz, jak właśnie wyczytują was, ciemno, światła, wychodzicie. Tak, to wiesz, czasami są fajne takie, to robią takie, to wyjście, takie różne jakieś tam, czy ognie, czy tak jakiś było. Dym. Słucham? W Berlinie chyba tak było. Że ciemno? No, tak było, jakieś takie wejście zapowiedzi w ogóle. Bardzo możliwe. Ostatnio, co pamiętam, to też były takie zgaszone światło, jakieś tam lasery i takie buchały ognie. No. To było w Glasgow, gdzie dziewczyny się tak świetnie spisały. Tak. I zresztą na kilku innych zawodników też. Tak, widziałam. Potem, co jeszcze? Gdzie tam jeszcze było takie fajne show?
Ale to wiesz, też jest... zawsze gdzie dodają jakieś właśnie takie sceniczne bardziej jakieś atrakcje, to buduje potem też fajną atmosferę. No i dla zawodników, i dla, tak, dla kibiców. Dużo teraz tych ekranów LED-owych, tak, więc te tak odliczania, na przykład, że sesja tam się finałowa się zacznie za 10, 9, nie? I wszyscy tam odliczają razem, no, krzyczą, ekstra sprawa. Taką stabilizację. Dzień dobry. Teraz będę pływać ja i będziemy się ścigać. Dobra, to dawaj... Płynę jedną długość, pokazuję ci jak szybko pływam i zaraz zabieraj sobie do mnie tempo. Dobra. A tu jest płycie, czy tam jest płycie? Wiesz co, wszędzie jest jednakowa głębokość. Nie muszę, ją muszę skoczyć. Nie, możesz tu czekać. A, dobra. Ja tu będę trzeba zanotować pod przysłonieniem, nie? Ja, czyli byłam na was. A okularki ja nie muszę skoczyć? Dobra. Trochę będę pływała. Nic ci tu nie mówię. O, ej. Fajnie, nie? 5 lat? Dobra. To byś musiał tyle. Nie, ja chcę płynąć nogami do przodu i tak ręce na pedowe. No zobaczymy jak to wygląda. Nie wiem, że mam bawić. Nie, możemy stąd tam. Dobra, to co? Ja mu rekomendę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jeszcze nie było. Jeśli chcecie, nie ma. Jeśli chcecie zobaczyć, jak przegrywam z gościem, który płynie tyłem. Jak był remis, halo. Bardzo dobrze sobie radziłaś. To zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć! Zapraszam was na trening ze mną. Kacper Majszak. Jak jest Olimpik, to musisz stanąć z drugiej strony.